Siemanko, Runczkowski Eugeniusz z tej strony. A tak naprawdę cześć, witajcie z tej strony, oczywiście Mafia Solid, i witam was w trzecim dość ciągłym vlogu, że tak powiem. I skakuj na stół, ty będziesz dla mnie tańczyć i tam i tu. Siepkę odpinamy, to wystarczy. Cofnij se pod agregat i lecimy mordeczki. Ja tu mam typijskie podwórka, naprawdę. U mnie to trzeba było robić jakoś tak, samemu to się ciężko robi takie rzeczy. Dobra, mogę trochę podjechać. Dobra, to nie, ale to mi się uda. Prawie, że udało mi dzisiaj się. Chcieliście właśnie takie vlogi, żebym sobie zaczynał tak z dupy, że tak powiem, na podwórku, jak tu coś podpinam, coś robię, nie wiem, fajne są, ale nie zawsze jest tak, że mam spokój na podwórku. Zawsze ktoś się kręci, tu przyjdzie, a po co to, na co to, wiecie sami zresztą, jak to jest. Aha, aha, okej. Ciekawe, czy ja mam tą śrubę? Jest. Czekajcie, o jej zableczki potrzebuję. To zajebista biedronka. Teraz ją założyłem. No ja w miarę sobie podjechałem, bym się męczył. Dużą zawleczkę po czemie tam zostawiłem. Pani to już podziękujemy. Dobra, możemy wsiadać i jechać. Skakuj na stół. Aha, niepotrzebnie wszedłem. Wiecie czemu? Już raz jeździłem z tym w polu. Czekajcie, tu była jedna, tam jest wałek, nie ma. Dobra. Hello. Dobra, wszystko. Ale 60 to 60, wsiada się z dwóch stron. Będzie GoPro. Ja.
oczy zielone, oszalałe. Tak było. W 54 takie typijskie nogi leciały. A tam jakiś też 30 przyjechał do sklepu. Jak to mówią po robocie, harnasz się należy. Ale teraz będzie robota szła. Najlepsza robota, jaką uwielbiam, nie agregatowanie. Ale tylko tym agregatem. Dobra, tu trzeba dwójką jednak. Bo to gabaryt. I tam, i tu. Au! Aj, widzicie, miałem ze szpadłem przyjść, a to jeszcze zdążę. Koło słupa ja miał zrobić. Ja zapomniał śruby wykręcić. Cisza, spokój, piękna wieś. Także też nie. To mi głównie chodzi w autonomii, ale też i ruszy. Dobra, zobaczymy. Powinno już być lepiej. Ale czuć tą, tak jakby sól. No ja, bo tu siarka jest. Ten kamień jest, to od wody, żeby była na swój.
pamiętaj. Kiedyś to podobno ktoś u nas wyorał. Nie ciekawe, ciągnik. Nie no, robią sąsiady, robią. Bierzemy sobie jakiś punkt. Tu trzeba zawalić na pewno tą dom, ale żeby też za dużo nie jeździć. Masakra, wkurzają mnie już te górki, dołki. Ale może niebawem coś uda się zrobić. Ja tu przyjdę ze szpadłem i z grabkami. Nie wiem czemu. Ja tu nie orałem na 100%. Onem to ładnie oborał. No nie wiem, czy tu wujek nie orał. No to wtedy 60 napadła. A wujek widzę u siebie się nie bawi. Ogólnie zaraz za szybkie zastrzyki. Idziecie do Chin? Ja chyba się w tym roku przejdę. Choć już dla mnie szybcy i szybki skończyli się, jak Walker zginął. Teraz ostatnio w telewizji, bo udało mi się próbę zdjąć bez hamulowania. W telewizji teraz non stop leci za szybcy do szybki. Więc te pierwsze wersje zawsze najlepsze. Zresztą w każdym filmie tak jest. Może takie jak horrory czy coś w tym stylu, ale zawsze pierwsze zawsze są najlepsze. Później to już takie monotonne jak woda na suchce. Ale myślałem, że tata jedzie z roboty. Jak ja mu powiedziałem, że jak przyjedzie, to będzie pole zrobione. A to niestety tak szybko nie idzie. Ale damy radę. Akurat tata musi zabejcować zboże, przywieźć, nasypać worki. Także spoko. Jest 16. Duża mnie to krzesło, bo ja powinienem wyżej siedzieć. A u nas tyle to już krzeseł było i tyle się rozwaliło, że nie ma pewnie jak się kupi oryginalne. Właśnie, możecie mi napisać, jakie macie krzesła w 60. Możecie znajdźcie w necie, podeślijcie. Takie, żeby było godne polecenia. Naprawdę chcę to już zmienić. Mogę nie mieliśmy na właśnie, na wodach mieliśmy, żeby pogadać o mojej wymarzonej gospodarce. I nie zdążyliśmy. Więc możemy wprawdzie teraz. Chyba nie ma co ukrywać, zajebistego gospa nie mam. I nigdy pewnie nie będę miał. Sami wiecie, jakie są tego ceny i jak to wszystko wychodzi. Ale powiem wam naprawdę, dla mnie być spełnionym w takim gospodarstwie, to chciałbym, żebyśmy nie tam mieli jakichś, nie wiem, 10 pracowników, 5, 4. Słuchajcie.
chciałbym to gospodarstwo prowadzić tylko statą. Czyli chciałbym mieć tak około od 40 do 60 hektarów, nie więcej. Naprawdę, uwierzę, że nie chciałbym więcej. Bo mówię, chciałbym takie gospodarstwo tylko starą, tak żeby tata, tak żeby rodzina mogła utrzymać się tylko z jednego gospodarstwa, nie musiałby nie chodzić do pracy państwowej. Bo tak jak tutaj właśnie z sąsiadem gadaliśmy, kiedyś były właśnie inne czasy i nie wiem, miał ktoś 10 hektarów, 15, to był taki bamber. A czemu? Nie wiem, sprzedał dwa świniaki, cztery worki zboża i mógł sobie kupić nowy ciągnik. Mógł naprawdę być kimś kiedyś, jak miał trochę świniaków, czy krowę, czy mleko oddawał i w ogóle. Teraz tak nie ma. Teraz musi mieć kurwa 500 sztuk świń, albo ze 100 krów, żeby być naprawdę takim bambrem. Dlatego mówię, kiedyś nie chodzili do pracy państwowej ludzie, tylko kto miał rolnictwo, to się z tego potrafił utrzymać. Teraz tak nie jest. Szkoda, że te czasy tak się zmieniają. Też inaczej kiedyś, bo nie każdy tyle kładł kołówę, znaczy w domu, jest tak kołówka, wszystko powiedziane. Nie każdy tyle pieniędzy kładł w dom i w ogóle wiecie, w samochody, to wszystko. Teraz bardziej ludzie właśnie w takie rzeczy idą. Ja mówię, ja najbardziej bym był spełniony, jak miałbym te 50 hektarów, pójdźmy na kompromis. Do tego, nie wiem, trzy ciągniki bym chciał mieć. Jeden z turem i dwa jakieś, jeden do max 200 koni. Jakiś ciągnik, nie wiem, John Deere Case. Jakiś kolejny ciągnik to 140, 120 i mały z turem, nie wiem, z 80. Naprawdę kurczę, byłbym mega, mega spełniony. Oczywiście wszystkie swoje maszynki, kopalnik też swój oczywiście. Raczej chyba chciałbym, żeby tylko rośliny, wiecie o co chodzi, tylko plony iść, nie żadna hodowla zwierzęta. Jeżeli już bym miał tak wybierać, to jedyne co, albo kurnik, a w drugiej kolejności świnie. I to tyle, bo na pewno nie chciałbym prób, a z bykami no to tak samemu już by było ciężko i do prób też trzeba byłoby mieć więcej ludzi. Myślę, że na takim gospodarstwie, a przy świniach to jak dobrze zamontowane te silosy, podajniki, wszystko. Myślę, że by było spoko, ale też tych świnek nie za dużo, tak myślę. Ze 100 sztuk, tak żeby wiecie, nie być kurde takim uwiązaniem. Tak jak z krowami, że wieczorem sobie nie pojedziesz, nigdzie nic nie zrobisz, bo masz udój. I w ogóle, i w ogóle. Dlatego mówię, ze 100 świnek, dobrze zmechanizowane i tak żeby się wiodło. Tak chociaż, żeby gdzie mnie miejscami, żeby chociaż te 5 hektarów mieć jakiejś takiej dwójki ziemi. Bo mówię, nie chcę mieć tutaj, wiecie, bo jakbym miał tak sobie myśleć, to mógłbym sobie pierdolnąć 400 hektarów. Jakieś zajebiste maszyny i w ogóle, ale wiem, że to nierealne. I też nie wiem, czy bym chciał mieć takie coś. Ale mówię, tyle i mówię, jakieś 5 hektarów takiej lepszej ziemi, a reszta chociaż jakaś trójka, czwórka. Tyle. Jako tako można się ustawić mordy. Jeśli chodzi o kombajn, nie wiem, prawdopodobnie New Holland. A jak nie nowy, to Glass Dominator 8.8. Albo to jest to coś już. Tak jak mamy na farmingu na osinach. Naprawdę taki kombajn. U nas w okolicy jest taki jeden i kurde, ma właśnie gospodarstwo 100 hektarów. Będzie zmieniał teraz, ale kupę lat, kupę naprawdę lat, daje sobie świetnie radę. Dlatego ten śmiał chęcią by takiego pewnie przygarnął. Muszę się napić, bo
trzeci vlog, prawie czwarty, bo nagrałem dla was jeden test na morzu, ale był słaby. Musiałem wszystko ustawiać, więc wyłączyłem w połowie. Nagrałem kolejny, mam nadzieję, że GoPro wytrzyma, bo to czwarty vlog właśnie. I troszeczkę gardło siada. Nagrywam w ogóle. Nagrywam, mordy, mamy 21 minut i mamy jedną kreskę. Więc jak mnie gdzieś urwie, to z góry przepraszam. Ale no to jest silniejsze ode mnie. A chciałem zacząć coś z podwórka, chciałem normalnie sobie zacząć. Mówi, nie będę leciał tak to. Nie będę leciał w połowie, jak mi się GoPro naładuje. Zaakceptowała i praktycznie jakby się dwie oprosiły, tak że jak się tylko uchowają, będzie dobrze i mamy zamiar właśnie trochę te świnki iść. Nie dużo, ale zawsze się trzymało, bo te 20 prosiaków jak były, ze 4 maciory, 20 prosiaków, kilka większych, teraz kilka większych poszło na sprzedaż.
tyle mi wysuszyło. Za cud. Ładnie zrobię.
będzie trochę głośniej. Ale weźmie dla mnie chociaż. Teraz mi nie przybiało. Trzymajcie się, piąteczka, cześć!